Lato z radiem. Strefa gwiazd. Literatura kobieca od czasów Heleny Niszek zrobiła takie postępy, że zaczęła zajmować się zbrodnią. A dlaczego doktor nauk humanistycznych, dzieląca swoje życie między stolicę Brwinów a Wiedeń, Marta Guzowska, gość dzisiejszej Strefy Gwiazd Lata z Radiem, zajęła się pisaniem? To pytanie padło w studiu Lata z Radiem. Zadała je Agnieszka Kunikowska. Ja bym chciała zapytać o co innego. Co jest lepsze? Życie na prowincji, gdzieś poza miejskimi opłotkami, czy też życie w blasku kamer, tak jak dzisiaj, i życie wśród centrów handlowych? Nie bez powodu o to pytam po lekturze pani ostatniej powieści Raj. Muszę pani powiedzieć, że ja jestem astrologicznym bliźniakiem. A bliźniak to tak jest, jak ja. No właśnie, a bliźniak to jest taka osoba, która bardzo szybko się nudzi i musi zmieniać. Więc moje życie na co dzień jest życiem takim prowincjonalnym. Ja siedzę w domu w dresie i piszę przed komputerem. I nie mam na sobie pięknego makijażu, który tutaj mi zrobiono w studio. Nie mam na sobie eleganckich ubrań. No bynajmniej mam na sobie coś wygodnego i takiego, czego mi nie szkoda. No i oczywiście jest to męczące, więc po jakimś czasie zaczynam tęsknić za tym makijażem, prawda, za tymi kamerami. No więc wtedy się zaczyna promocja książki. To jest bardzo fajne, bo mam okazję się pokazać od takiej eleganckiej strony, ale to też się robi męczące, więc zaczynam tęsknić za tym moim dresem i za tym moim kącikiem i za tym, że nikt mnie nie ogląda przez cały dzień oprócz moich dzieci i partnera, więc nie muszę się jakoś specjalnie wysilać. I to jest piękne życie. Piękne jest to, że mogę sobie to zmienić. Muszę powiedzieć, że to chyba najbardziej lubię w tej pracy. To, że potrafi być taka zmienna, podobnie zresztą jak i nasza, a radio już za mojego radiowego życia uczyniło takie postępy, że jestem że na to przygotowana, na wizji. Że jesteśmy na wizji. Co to jest, pani Marta? No to jest taśma, taśma magnetofonowa, taśma radiowa podejrzewam. Bardzo dobrze. Jeszcze a ktoś nie 17 na lat temu na tym się pracowało, o ile dobrze pamiętam. Niech pani zgadnie, ile sekund tekstu powiedzianego może pomieścić ten kawałek taśmy. Nie mam pojęcia. Nie wiem, jak szybko. Trzy sekundy. To są zaledwie trzy sekundy. Trzy sekundy. A trzy sekundy przekładając na pani warsztat, to ile jest? To jest tak, strona tekstu, strona taka tak zwanego maszynopisu, czyli 1800 znaków, czytana wolno i wyraźnie i dobitnie, to jest około 3 minut. Czyli 3 sekundy to będzie jakieś 30 znaków. 30 znaków to są 2 do 3 wyrazów w języku polskim. Ale jak mówię, wolno i dobitnie, może szybko dałoby się zrobić z tego 4 wyrazy, ale nie więcej. To na tym kawałku taśmy, który przed chwilą zademonstrowałam, zmieściłoby się z pewnością Marta Guzowska, powieściopisarka. Tak, myślę, że tak. To są dość długie wyrazy. Więcej chyba by nie weszło. A no właśnie, kim się pani bardziej w tej chwili czuje? Powieściopisarką czy jednak naukowcem? To też się zmienia. To tak właśnie bliźniak tak ma, że jemu się zmienia. I w tej chwili, na dzień dzisiejszy, powieściopisarką, bo ja rzeczywiście w tej chwili kończę pisać powieść. I muszę pani przyznać, że to jest też przyczyna, dla której zapomniałam dzisiaj rano wziąć z domu książki, które pani obiecałam, że pokażemy je tutaj na wizji. Położyłam sobie siatkę przy wyjściu. Zapomniałam, a to dlatego, że ja na końcówce tak zwanej powieści jestem najbardziej roztargnioną osobą na świecie. I jeszcze nie zapomniałam odebrać dzieci ze szkoły, ale oprócz tego też wszystkiego zapominam. Nie powinnam w ogóle w takich sytuacjach prowadzić samochodu, ani zajmować się takimi rzeczami, które wymagają koncentracji, bo ja naprawdę w głowie cały czas przesuwam sobie akcje powieści. Więc bardzo mi przykro, ale mam nadzieję, że nowa powieść to wynagrodzi. Tak, ja też mam taką nadzieję. Nie możemy niczego pokazać w obrazku. Ja mam nadzieję, że nasi słuchacze i widzowie sięgną. Ja jestem przede wszystkim zauroczona tą pierwszą, ofiarą Polikseny, ponieważ ta ostatnia, czyli Raj, dzieje się w świecie, który jest mi no, z gruntu obcy. Może nie powinnam tak mówić, bo jesteśmy na facebookowym profilu Lata z Radiem, ale jednak portale społecznościowe to nie jest ten sposób nawiązywania kontaktu, który jest mi bliski, a jeśli już, to niewyłączny. A jak pani się odnosi do tego świata nowych technologii i świata nowego sposobu komunikowania się? No ja jestem w takiej sytuacji, że mój syn ma 13 lat, a córka ma prawie 8 lat i syn już jest w tym świecie, a córka za chwileczkę w nim będzie, więc ja nie mogę się od tego odciąć. Po prostu nie mogę, bo jeżeli chcę wiedzieć, co robią moje dzieci, a chcę, to muszę w tym siedzieć. I w Raju jest wątek nastolatek, dość paskudnych nastolatek, muszę powiedzieć,
nawet nie wiem, czy typowych, chyba jednak bardziej negatywnych niż typowych. Ale już pomijając to, czy one są pozytywnymi postaciami, czy nie, to one rzeczywiście żyją przyklejone do telefonów. Ja chciałam, pisząc to, zobaczyć, jak to jest, bo pisząc wchodzi się w jakiś świat. I ja rzeczywiście chciałam zobaczyć, jak to jest, ponieważ mój syn już to robi, on już tak żyje. I chciałam zobaczyć, jak on żyje. Więc pisanie to jest takie cudowne zajęcie, które pozwala żyć równoległymi życiami. No i pozwoliło mi też właśnie pożyć jako nastolatka z przyklejonym telefonem. Jest to dziwne. To może nie rozmawiajmy o tym świecie, na bieg którego nie mamy żadnego wpływu. Chciałam wrócić do pani wcześniejszych książek. Ile razy była pani na wykopaliskach w Turcji? Nie zliczę. W Turcji spędziłam łącznie jakieś 15-16 sezonów. A sezon, co to znaczy sezon w sensie archeologicznym? Sezon to też się zmieniało, bo kiedyś sezon w Turcji miał 3 miesiące. Mhm. Czyli de facto 1/4 roku siedziało się na wsi tureckiej po prostu i kopało się. Później te sezony się skróciły, bo to się już zrobiły z tego sezony studyjne, czyli mniej się kopało, bardziej się opracowywało to, co się wykopało. Nie zliczę, ale to wyjdzie parę lat w sumie. Jaka jest wieś turecka? Cudowna. Wieś turecka, zresztą podobnie jak wieś grecka, bo pracowałam też w Grecji, to są wspaniali ludzie, nieprawdopodobnie serdeczni, którzy właściwie adoptują całą ekipę archeologiczną, zapraszają nas na chrzciny i, no nie chrzciny, nie, bo to jest muzułmańska, ale śluby i wszelkiego rodzaju święta domowe, tak, i rodzinne. To są ludzie, którzy interesują się nami, naprawdę my z nimi żyjemy. No, jeżeli się z kimś mieszka przez 3 miesiące, no to nawiązuje się jakąś więź, zwłaszcza jeżeli więź, jako, to nie jest miasto, prawda? To jest wieś, tam jest ograniczona ilość ludzi, ograniczona ilość interakcji. Ale nie bez powodu zadałam to pytanie, ponieważ z kartek pani książki przebija właśnie owa miłość, sympatia, empatia również do tej prowincji tureckiej, gdzie przyszło, jak się okazuje, pracować nie tylko pani, ale również pani bohaterowi, Mario. A to jest zupełnie przeciwstawne do tego świata zbrodni, tajemnicy i złych uczynków, właśnie które są na kartach pani książki opisane, odmalowane. Skąd się wziął w ogóle pomysł, że jak się siedzi godzinami, później dniami, nocami też, nad jakąś skorupą i tam się zeskrobuje z niej. Tak, to skąd pomysł na morderstwo? No ale wie pani, w takiej sytuacji naprawdę ma się ochotę kogoś zabić. Jest gorąco, bolą plecy. Jest gorąco, bolą plecy. Człowiek jest strasznie zmęczony, czas go goni, no bo ten sezon się tam musi kiedyś skończyć, a my musimy zrobić naszą pracę, której jest zawsze za dużo. Cały czas ci sami ludzie, nie ma odskoczni. W wielkim mieście można sobie pójść do kina, można pójść do kawiarni, tu nie ma takiej możliwości. Nie można pobyć samemu. Wieczorem idzie się z tymi samymi ludźmi pić piwo, więc to jest cały czas ta sama grupa. No archeolodzy mają tak, że albo się kochają, albo się nienawidzą i oba te uczucia występują w tej samej skali, czyli bardzo intensywnie. I rzeczywiście na wykopaliskach ma się ochotę kogoś zabić. Także to ja osobiście nie widziałam, żeby ktoś kogoś zabił, natomiast uczucia są prawdziwe. Pani Marto, na koniec naszego spotkania w Strefie Gwiazd Lata z Radiem chciałam pani powiedzieć, że ten gmach, w którym jesteśmy, poza tą taśmą analogową, która jeszcze gdzieś w magazynach i archiwach jest do obejrzenia, a nawet niekiedy do odsłuchania, ten gmach kryje w sobie inne tajemnice i bardzo bym chciała, żeby akcja następnej pani książki toczyła się właśnie tutaj, da się pani namówić. Oprowadzę panią po naszych kazamatach, po poziomie -2, po takich schodach i korytarzach, o istnieniu których zwykle ludzie nie mają pojęcia. Rozmawiałyśmy chwilę przed programem i ja już wtedy się czułam namówiona. Ja po prostu uwielbiam takie miejsca, które kryją tajemnice, a ten budynek kryje wiele, jest ogromny. Więc myślę, że tutaj można w ogóle tę akcję szalenie też skomplikować, no bo prawda, na stacji metra niekoniecznie. Tak. Chociaż pewnie i takie rzeczy by się dało zrobić. Natomiast tutaj ja widzę potencjał. Proszę mnie namawiać dalej, proszę mnie zabrać na wycieczkę. Ja tylko przypomnę, że znakomity rosyjski pisarz Głuchowski całą akcję serii książek umieścił na stacjach moskiewskiego metra. No tak, ale nie na jednej, prawda? Tylko to w całym, prawda. To prawda. Uniwersum tego metra. Pani Marto, skoro jesteśmy w tak ogromnym budynku, to od czegoś to zwiedzanie trzeba zacząć. Zapraszam panią do naszej tablicy gwiazd. Tam już są autografy wielu naszych gości. I teraz panią poproszę o złożenie autografu. Proponuję i sugeruję czarny flamaster, bo lepiej będzie się odbijał od tego kolorowego tła. Proszę bardzo. I data? Bardzo proszę.
Proszę Państwa, jeżeli ktoś z Państwa nie miał jeszcze w ręku książki naszego dzisiejszego gościa Marty Guzowskiej, to gorąco polecam, ponieważ każdy z nas chciałby być archeologiem i każdy z nas ma jakąś swoją ciemną stronę, której na szczęście nie przekuwa w czyn. A jak to może być zrealizowane i czym się to może skończyć? Chociażby Ofiara Polikseny, pierwsza książka naszego gościa, o tym mówi. Małgorzata Raducha, do zobaczenia. Lato z radiem. Strefa gwiazd.